Grzegorz, co skłoniło Cię do podpisania umowy z Legią? No myślę, że rola w zespole zdecydowanie jest bardzo dużym aspektem tego. Trener Kamiński widzi mnie w składzie. Zaproponował mi bycie pierwszym zmiennikiem. Bardzo mi to odpowiada. Myślę, że mam bardzo dużo do udowodnienia i postaram się to pokazać w najbliższych meczach. Związanie się dłuższą umową niż rok to odwaga? Jak myślisz? Czy bravura? Nie wiem, czy odwaga. Myślę, ufam trenerowi Wojtkowi, bo naprawdę wykazał bardzo duże zainteresowanie moją osobą, tak jak i klub, więc myślę, że zbudowaliśmy pewne zaufanie już na samym początku i myślę, że to nie jest wcale takie ryzykowne, jak by się wydawało innym osobom. Długo musiał Cię namawiać, abyś dołączył do jego zespołu? Niekoniecznie. Myślę, że miałem parę opcji, dlatego się tak dużo zastanawiałem, ale koniec końców podjąłem taką, a nie inną decyzję i głównie ta decyzja, żeby dołączyć do Legii, była tą prowadzącą przez większość negocjacji z innymi klubami, więc... Pytałeś innych zawodników o opinię o Legii, o trenerze Kamińskim, czy nie musiałeś pytać? Miałeś już ugruntowaną? Miałem styczność z zawodnikami, którzy wcześniej trenowali u trenera Kamińskiego. Nie dało się ani powiedzieć złego słowa, tak jak wcześniej wszyscy mówili. Miałem paru znajomych w Legii i to, z którymi nie tak dawno grałem jeszcze w Asseco. Wszyscy mi polecili tą opcję, więc to jest bardzo dobra decyzja. Co chciałbyś osiągnąć z Legią w tym sezonie, w trzech kolejnych? Najlepiej 3 mistrzostwa przez 3 lata.